Sprawiedliwość! Klimatyczna sprawiedliwość! Super wyglądacie. A myślałam, że jak Marta zaśpiewała tego Hemingwaya, to już mnie nic nie ściwi dzisiaj. Dobra, słuchajcie, teraz właśnie Marta przed wami z takiej słynnej organizacji Amnesty International i opowiem wam trochę o uchodźstwie klimatycznym, bo to jest nowy termin, nie wszyscy wiedzą, a warto wiedzieć, szczególnie, że liczby mogą być trochę przytłaczające. Zapraszam Martę. Słuchajcie, kryzys klimatyczny to nie jest potencjalna przyszłość i to nie jest przyszłość. Kryzys klimatyczny to jest niestety nasza teraźniejszość. Miliony ludzi zostały w ostatnich latach zmuszone do zmiany miejsca zamieszkania z powodu zalewania nabrzeży, suszy i erozji gleby. I to nie były naturalnie zachodzące procesy, tylko skutki kryzysu klimatycznego, działalności człowieka. Obecnie, w związku z kataklizmami związanymi ze zjawiskami pogodowymi, przesiedla się 2 razy więcej ludzi niż wskutek wojen i przemocy. Ponieważ kryzys klimatyczny już tu jest, się rozpędza, by stać się katastrofą. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji szacuje, że za 30 lat, w 2050 roku, może być na świecie 250 milionów uchodźców klimatycznych. To jest więcej niż połowa mieszkańców Unii Europejskiej. Jakby była zmuszona do tego, żeby opuścić swój dom i udać się w kompletnie obce miejsca. Ale to w większości nie będą mieszkańcy Unii Europejskiej. Bo katastrofa klimatyczna nie będzie i nie jest sprawiedliwa. Katastrofa klimatyczna wpłynie nieproporcjonalnie na osoby i społeczności, które już teraz są marginalizowane, dyskryminowane, na mniej zamożnych. Na tych, którzy mieszkają w rejonach o podwyższonym ryzyku, mają mniej możliwości przygotowania się na kataklizm, którzy nie mają dostępu do informacji, na mieszkańców krajów rozwijających się, krajów wyspiarskich, na kobiety, dziewczęta, na społeczności rdzenne, na młodzież. Obecnie ponad 2 miliardy osób zagrożonych jest niedoborami wody, które będą się tylko nasilać wskutek katastrofy klimatycznej. Brak wystarczającej ilości wody do tego, by żyć, jest powodem do migracji. Tak samo jak niewystarczające plony rolne. Tak samo jak woda zalewająca domy i osiedla. Tak samo jak ekstremalne zjawiska pogodowe, huragany, niszczące osiedla ludzkie. Miliony osób, setki milionów osób mieszka w tym momencie na terenach, które za kilkadziesiąt lat nie będą się zdawały do życia. Ani godnego, ani w ogóle. Przez podnoszący się poziom wody oceanicznej, takie państwa jak Tuwalu czy Kiribati mogą wkrótce całkowicie zniknąć z mapy świata. I ci ludzie, którzy tam mieszkają, będą dosłownie zmusieni uciekać. Nie oznacza to, że Europejczykom kryzys i jego skutki przejdzie płazem. Bo podnoszenie się poziomu wody, pustynnienie, gwałtowne zmiany pogody, huragany, powodzie, ekstremalne susze to są skutki, które będą i tutaj, które bezpośrednio nam zagrażają. Będą miały szerokie konsekwencje dla zdrowia Europejczyków, dla bezpieczeństwa. I my nie mamy dokąd uciec, bo to do nas, do Europy, będzie się uciekać. Nie musimy powstrzymać katastrofę, albo być na to gotowi. Zacytuję jeszcze przewodniczącą zarządu międzynarodowego Amnesty International, która powiedziała te słowa, kiedy Amnesty rezygnowało ze współpracy z producentami paliw kopalnych. Trzeba pamiętać, kto ponosi odpowiedzialność za doświadczany przez ludzkość kryzys. Pogrążamy się w tarapatach przede wszystkim dlatego, że rządy i korporacje odmawiają podjęcia niezbędnych działań, które pozwoliłyby odejść od paliw kopalnych i zwrócić się ku rozwijaniu technologii przyjaznych środowisku. I od siebie dodam, że przyjaznych środowisku w tym kontekście oznacza po prostu przyjazne ludziom.